Ostatnio wzbudza duże zainteresowanie monetami i banknotami z czasów PRL, które mogą być bardzo cenne na aukcjach. Dotyczy to również współczesnych pieniędzy o szczególnych cechach. Przykładem tego jest banknot o nominale 50 zł z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, który osiągnął cenę 27 tysięcy zł na aukcji gabinetu numizmatycznego Damiana Marciniaka. Co sprawia, że jest on tak wyjątkowy? Zainteresowanie tym tematem zaczęło się w 2017 roku, gdy pojawił się zestaw banknotów ze względu na charakterystyczne numery serii. Co więcej, bardzo cenne są egzemplarze z jednorodnym numerem serii lub z bardzo rzadkim literowym oznaczeniem. Największą popularnością cieszą się banknoty z pierwszej serii zastępczej z 1994 roku, oznaczonej literami YK. Takie banknoty mogą być bardzo warte, nawet jeśli są w gorszym stanie. Dlatego też warto przyjrzeć się temu, co mamy w portfelu. Być może odkryjemy tam coś o dużej wartości, która nie jest oczywista.